Dobra strona filmu, Beata Kwiatkowska. Witam w podcaście Best Filmu. Dzisiejszym naszym głównym tematem i w roli głównej pojawia się Priscilla. Hi. What's your name? Priscilla Boyer. You like Elvis Presley? Of course. Who doesn't? What are the kids listening to these days? Bobby Darin, Fabian, and you. Just what is the intent here, Mr. Presley? You got women throwing themselves at you. Why my daughter? Well, sir, I happen to be very fond of your daughter. She's much more mature than her age. 21! Yeah. 22. What? That's 22. 22. You don't have to worry about her. Black hair and more eye makeup. I don't know if I like it. Priscilla Presley oczywiście i biograficzna opowieść wyreżyserowana przez Sofię Coppolę. Sofia podjęła się niełatwego zadania, bo zadania zekranizowania biograficznej książki Priscilli o jej związku z Elvisem. Co ciekawe, kiedy Sofia przyszła na świat, bohaterka tego filmu towarzyszy Elvisowi w trasie w Las Vegas, a kilkanaście lat później Sofia nie ulega fascynacji Elvisem Presleyem. Właściwie od Presleya woli Elvisa Costello. Ale to nie znaczy, że nie będzie potrafiła zrozumieć fenomenu czy też epidemii miłości, którą rozpoczął król rock'n'rolla. Co planuje dla nas Coppola? Myślę, że powrót do swojego dawnego stylu, bardzo cukierkowy, bardzo baśniowy, w pewnym sensie również bardzo naiwny i uniwersalny, jak do tej pory, mimo że koncentrujemy się na latach, kiedy Priscilla Presley poznaje Elvisa, a potem żyje z nim w związku kilkanaście lat. Co robi Sofia Coppola? Oprócz tego, że opowiada pewną historię jednej z najpopularniejszych kobiet na świecie, przekazuje nam również historię bardzo, bardzo uniwersalną. Czy każda z nas miała swojego Elvisa? Być może takie pytanie również zadaje Sofia Coppola. Każdy kiedyś zupełnie nieszczęśliwie albo bardzo szczęśliwie się zakochał. Każdy kiedyś odczuwał w związku z tym uczuciem swego rodzaju niepewność, ale też podporządkowanie. O zdominowaniu tej relacji przez króla i być może o przekleństwach niewinności, które ukryte są między słowami, ale nie słowami piosenek Elvisa Presleya, jest ten film. W filmie nie usłyszymy utworów króla rock'n'rolla. Muzykę do tego filmu skomponował mąż Sofii Coppoli. What do you mean you don't know if you like him? He's not like you imagine. You know there's a lot of rumors about you. Was there something you're hiding? I don't have a goddamn thing to hide. I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be here or not? A ja mam wielką przyjemność wrócić wspomnieniami do spotkania. Jest festiwal filmowy w Wenecji, upalny dzień i Sofia Coppola, z którą mam przyjemność rozmawiać. Priscilla to jest drugi film po Marii Antoninie, który opowiada prawdziwą historię. Można powiedzieć, że bohaterki tego filmu łączy małżeństwo z królem, choć te dwie uroczystości, ślub Marii Antoniny i Priscilli, jeszcze nie Presley, dzieli 197 lat. W dodatku te związki zostały poniekąd zaaranżowane i zawarte w młodym wieku. Maria Antonina miała wtedy 17 lat, a Priscilla jedynie 14. No i teraz wracamy do stylu Sofii Coppoli, która wspomina, że w młodości interesuje ją proces transformacji. O czym jest to film? O tym sama Sofia Coppola. To me it's a story of a woman finding her identity and leaving. Dla mnie ten film jest opowieścią o kobiecie, która odnajduje swoją tożsamość i zostawia mężczyznę, wokół którego kręci się nie tylko jej, ale także dosłownie cały świat. Robi to, aby odnaleźć siebie.
i opowiedzieć o silnej kobiecie, odnajdywaniu autonomii również. Kiedy poznałam historię tej książki, książki Elvis i ja, dowiedziałam się, jak Priscilla pamięta ten czas. No i nie mogłam uwierzyć, przez co przeszła i myślę, że Priscilla cierpiała, ale ostatecznie również myślała o Elvisie, jako miłości swojego życia. Poza tym, podczas realizacji filmu bardzo doceniam możliwość rozmowy z moją bohaterką. W przeciwieństwie do Marii Antoniny, mogłam zadać jej wiele pytań. Myślę, że w ogóle interesuje mnie moment odarcia człowieka z mitu. Zwykle myślę o tym, jacy są bohaterowie moich filmów naprawdę, poza tą wykreowaną otoczką blichtru i blasku. Jestem po prostu poruszona historiami będącymi w tak zwanym okresie przejściowym. Lubię pokazywać zmianę, autorefleksję moich bohaterów. Myślę też, że artyści są skazani na samotność. Pokazywanie procesu twórczego byłoby nudne, ponieważ nie ma w nim konfliktu. Dlatego wolę opowiadać o życiu poza światem kreacji. I myślę, że to, co kochamy w filmach, muzyce czy sztuce, zawsze łączy cię z innymi ludźmi. Tym razem na temat dobrej strony filmu Priscilla w reżyserii Sofii Coppoli porozmawiam z Dianą Dąbrowską, a raczej filmoznawczynią Dianą Dąbrowską, autorką właśnie takiego profilu na Facebooku. Tam mogą Państwo obserwować poczynania Diany. Zatem filmoznawczyni Diana Dąbrowska z nami. Witamy bardzo serdecznie. Od razu zaczynam od pytania. Sofia Coppola ma swój, myślę, że bardzo oryginalny styl filmowy. Niewinność i jej przekleństwa, dorastanie, dojrzewanie, kobiecość to są podejmowane przez nią tematy. I również kiedy miałam okazję spotkać się z tą reżyserką podczas festiwalu filmowego w Wenecji, mówiła, że film Priscilla także taki jest, że jest to historia uniwersalna, ale jednak biograficzna. Tylko że ona jako twórczyni, a także konsumentka kultury, nigdy nie interesowała się tym, co dla kultury, dla popkultury znaczy postać Elvisa Presleya. Nigdy zatem nie interesowała się także Priscillą. Właściwie to sama Priscilla Presley przyszła do niej z tekstem, z książką Elvis i ja, która została wydana w 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. I tak zaczęła się ta historia. Sofia opowiadała mi również o tym, że muzycznie od Presleya wolała Elvisa Costello, zatem te światy jakoś tak się nie spotykały. Mimo to podjęła tę próbę przeniesienia historii Priscilli Presley na duży ekran. Jak sądzisz, dlaczego? Co było powodem podjęcia się tego tematu, biorąc pod uwagę dokonania artystyczne, filmowe Sofii Coppoli? No, wydaje mi się, że tutaj już część tych wątków zostało przez ciebie poruszonych. Mamy historię, która modelowo gdzieś wpisuje się w poszukiwania artystyczne, filozoficzne kina Sofii Coppoli, która właściwie stała się specjalistką od takich opowieści, powiedziałabym coming of age, opowieści, które pokazują też na przestrzeni wielu lat, czasem nawet w dekadach, przemiany bohaterek czy też bohaterów. I wydaje mi się, że sama historia, pokazanie tej her story, a nie history, która jest gdzieś tam z Elvisem poprzez różne filmy, to jest ciekawa perspektywa, żeby oddać głos komuś, kto był zawsze w cieniu tej wielkiej postaci, tego pomnika, ale też mam taką świadomość, że historia w kontekście tutaj Priscilli Presley, to też jest historia kogoś, kto przez lata też chronił bardzo mocno ten mit o Elvisie Presleyu. Widać, że ona musiała sobie ten związek przepracować, zrozumieć, kim ona jest sama dla siebie, to znaczy jak duży jest ten ciężar tego nazwiska, które nosi i które no, jest symbolem, ale też, i co świetnie pokazuje Sofia Coppola w tym filmie, jest po prostu też klatką, jakąś taką pułapką. To wydaje mi się, że to jest clue, czyli możliwość pokazania zakulisowego życia jednej z najważniejszych, najsłynniejszych gwiazd rock'n'rolla i to jeszcze w kontekście kultury amerykańskiej, no to jest bożyszcze. A z drugiej strony właśnie ta taka bardzo ciekawa perspektywa
jeżeli chodzi o współczesne kino, realizowane bardzo często właśnie przez reżyserki, żeby całkowicie dokonać tej zmiany w narracji i opowiedzieć o tej perspektywie kogoś, kto no, dotychczas był zawsze w cieniu. Fakt tak zwanej inicjatywy producenckiej, czyli historii, kiedy to producent, producentka w tym przypadku przychodzi do reżyserki i oferuje pewną historię. W dodatku jest to żyjąca bohaterka tej historii, która także ma już właściwie gotowy tekst, który mógłby się stać bazą do stworzenia scenariusza filmowego. Fakt, że to producentka Priscilla Presley jest producentką filmu o niej samej, ten fakt jest już ciekawy. Słyszeliśmy o tym, że Sofia Coppola potraktowała to jako wyzwanie, nie jako ograniczenie, ale jako coś absolutnie ciekawego. Oddała cześć tym filmem swojej bohaterce. Ale ta historia mogła być chcieć opowiedziana w jakiś sposób, nie sądzisz? To jest rodzaj ogromnej nobilitacji, kiedy ktoś przychodzi ze swoją historią życia. I to na kilku poziomach, to znaczy wydaje mi się, że Priscilla Presley nie miała wątpliwości, że tak delikatny temat jak właśnie te lata dojrzewania, w ogóle sama kwestia tego, że przecież bohaterka poznaje swojego przyszłego męża, kiedy ma zaledwie 14-15 lat i teraz też w kontekście współczesnego odbioru takiej historii, jakby jak inaczej patrzymy, tak, moralnie też na pewne kwestie, które w kontekście lat 60. czy lat 70. jeszcze, albo nawet później uchodziły jakby zupełnie inaczej, jakby były bardziej normalizowane. Także wydaje mi się, że ktoś, kto będzie miał właśnie rękę, będzie miał wrażliwość, będzie miał zrozumienie, będzie wiedział, jak do tego podejść tak, żeby zbudować coś, co będzie i o niej, ale też w którym będzie można się gdzieś tam odnaleźć, jeżeli chodzi o identyfikację współczesnych dziewczyn, bo Coppola po prostu świetnie to potrafi robić. To na tym poziomie, a z drugiej strony też warto zauważyć, że w kontekście rodziny Elvisa Presleya my mówimy o rodzinie, która ma bardzo silne katolickie korzenie i też przecież widzimy te kwestie tej klanowości tej rodziny, widzimy to też bardzo dobrze w filmie, taki nawet powiedziałabym wręcz trochę mafijny zaczyn, tak, tego co się dzieje w Memphis, w Graceland i wydaje mi się, że też tutaj też ciekawe połączenie, bo Sofia Coppola też jakby już nie mówiąc o tym, że jej ojciec wyreżyserował Ojca Chrzestnego, ale chodzi mi o to, że ona też wydaje mi się, że wiedziała, co to znaczy wychowywać się w takich społecznościach, patrząc na jej włoskie korzenie tutaj też, że ona świetnie wyczuje jakby ten klimat. Sięgnijmy do pamiętników Priscilli Presley, do prawdziwej historii, do książki Elvis and Me, która została wydana w 1985 roku. Dziś mamy już właściwie przed oczami polskie wydanie tej książki, przetłumaczone na język polski, co jest absolutnie niesamowitą gratką dla wszystkich tych, którzy chcieliby połączyć tę czynność filmową i zweryfikowanie perspektywy Priscilli Presley w tekście, który sama popełniła. Czy uważasz, że film jest zgodną interpretacją tej książki? Czy ta książka mogła być bazą, na podstawie której powstała ta sfilmowana historia? Ja myślę, że tutaj też trzeba by wskazać na to, że z jednej strony mamy bardzo dużo sytuacji, które są zaczerpnięte z tego, co jest podawane w wywiadach, właśnie w tych pamiętnikach i jest duża dbałość o detal, o szczegół z takiej strony, która pokazuje, jak trudno w ogóle było być obok Elvisa Presleya, nie mówiąc już później o stawaniu się jego żoną, matką jego dziecka i tak dalej, i tak dalej. Mamy tam na przykład taki wątek kobiety w ciąży, do której przychodzi ówczesny mąż i żąda separacji, bo ma taki kaprys. Albo mamy motywy rzucania jakimiś przedmiotami, albo na przykład zabawy niby niewinnej początkowo, kiedy para bawi się na łóżku, bawi się poduszkami, taki pillow fight, który znamy z stylu amerykańskich filmów i ona to dokładnie opisuje w tej swojej książce, jak to potrafiło właściwie w takim mgnieniu oka tak przełączyć się, był po prostu ten switch, kiedy ten książę z bajki nagle okazywał się, prawda, z tych niebios wchodził do tych koszmarów. Mówimy o jednej z ciekawszych reżyserek współczesnego kina. Mówimy też w ogóle o jakby współczesnym kinie, które ucieka od takiego dokumentowania też w stronę jakichś takich scen czy sekwencji, które starają się być metaforami. Wydaje mi się, że ten film bardzo ciekawie na przykład oddaje za sprawą takich konwencji filmowych cały ten motyw stworzenia Priscilli Presley. Bo warto zauważyć, że Elvis Presley
przedstawiony w filmie jako absolutny narcyz. I zresztą to jest opowieść o byciu z narcyzem. Tutaj mamy opowieść na tyle skrajną, że jest to bożyszcze Ameryki, ale bycie z narcyzem na każdym poziomie jego sławy, że tak powiem, jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym i mamy po prostu historię kogoś, kto się współzależnił, czy właściwie uzależnił od swojego partnera i nie wie po prostu, jak w pewnym momencie z tej złotej klatki wyjść. Nawet jeśli widzi czasami i klucze, i to wyjście, to po prostu nie potrafi jakby zrobić tego przejścia, nie potrafi tego zrobić latami. Jak w ogóle myśleć o sobie, stwarzać siebie w takiej relacji? I Elvis Presley widział w Priscilla Presley od małego, właściwie właśnie od tego jej 14-15 roku życia, kogoś na wzór lalki. Ona zresztą używa takiego określenia w tych wspomnieniach, że ona była like a doll. I w ogóle mam takie wrażenie, że współczesna teraz popkultura, kiedy myślę o Barbie, kiedy myślę o filmie Biedne istoty, teraz też o filmie Priscilla, pokazuje nam właśnie historię bardzo ciekawych bohaterek, które potem pokazują oczywiście swój blask, swoją siłę, też inną stronę emancypacji, ale muszą przejść przez ten etap, że zostają stworzone przez kogoś, bardzo często stworzone przez mężczyzn. I gdzieś mają w sobie właśnie te elementy, które ci mężczyźni postrzegają jako te wyjątkowe, jako te warte uwzględnienia, wyeksponowania. No i w kontekście samej naszej bohaterki tutaj tytułowej, to z pewnością była bardzo charakterystyczna fryzura, kolor włosów. To był bardzo charakterystyczny makijaż, który miał podkreślać jej przepiękne oczy. Przy tym warto podkreślić, że dziewczyna zaczęła już to robić, kiedy jeszcze nie była pełnoletnia. Wiem, że w Stanach to nawet nie jest 18 lat, a 21. Też jakby takie przebieranki służyły temu, żeby ona wyglądała poważniej w towarzystwie, kiedy wychodziła z całą tą ekipą tego gangu z Memphis, tych przyjaciół, no i oczywiście ze swoim ówczesnym chłopakiem. Także warto zauważyć, że na wielu poziomach to gdzieś jest taka opowieść niesamowicie uniwersalna. Myślę, że trzymając się jakby tych faktów, to tutaj ta wierność jak najbardziej była i do tego stopnia, że to ponoć prawda, że sama Priscilla Presley w dniu porodu poszła w pełnym make-upie i po prostu to było dla niej tak ważne, bo tak Elvisowi się miało podobać i tak to miało być. To też jakby duża tutaj zasługa współpracy scenariuszowej i też takiej inscenizacyjnej, bo zwróćcie Państwo uwagę, oglądając ten film, że my tam nie mamy właściwie prawie w ogóle materiałów archiwalnych tej pary. Nie mamy piosenek, utworów Elvisa Presleya. One są wykonywane i tak jakoś przemycane, ale tak jakby nie ma wykorzystania tego dziedzictwa. Praca z detalem jest olbrzymia w filmie Sofii Coppoli. Zaglądam do książki i po pierwsze autorka pisze do nas tak. Minęło ponad 35 lat, odkąd napisałam i opublikowałam tę książkę po raz pierwszy. Nie mogę uwierzyć, jak szybko minęły te lata. W tym czasie wydarzyło się wiele wspaniałych i błogosławionych rzeczy, a jednocześnie doszło do licznych dramatycznych wydarzeń, które przysporzyły mi mnóstwo smutku i bólu. Tak już jest w życiu, że niestety wraz z dobrem przychodzi zło i człowiek nigdy nie wie, jaką niespodziankę szykuje mu wszechświat. Pochlebia mi, że utalentowani twórcy wciąż są zainteresowani moją historią, dzięki czemu możliwe stało się między innymi wznowienie tych wspomnień, nowe zainteresowanie moją życiową podróżą stało się okazją, by ruszyć w drogę i spotkać się z publicznością na całym świecie. Co jest ciekawe, w pamiętnikach Priscilla Presley wiele z tych rozdziałów zaczyna się od daty, co jest typowe dla pamiętnika. Pierwszy rozdział dotyczy śmierci Elvisa Presleya. Priscilla wspomina zatem datę 16 sierpnia 1977 roku i pochmurny, ponury dzień. Drugi rozdział to już rok 1956, kiedy mieszkała w bazie sił powietrznych w Austin w Teksasie. Trzeci to słowa, że czas stawał się moim wrogiem. Od takich właśnie zaczyna się ta historia i to, o co chciałam zapytać w kontekście porównania tekstu i filmu, to czas właśnie. Priscilla dokładnie i precyzyjnie datuje opisywane przez nią fragmenty historii, natomiast Sofia Coppola tworzy bardziej baśniową opowieść. Czy film jest antypamiętnikiem, twoim zdaniem? Nie wiem, czy bym aż tak odważnie to gdzieś tam takim antypamiętnikiem, ale rzeczywiście ta struktura tutaj, z wyjątkiem takich pierwszych ujęć, które stanowią antycypację, tam widzimy takie właściwie przebitki na tą późniejszą właśnie już Priscillę, którą popkultura najbardziej zapamiętała, która teraz powraca na TikToku w tym trendzie tych takich smutnych div i gwiazd. Właściwie ta historia zaczyna się od tego, że
wydaje mi się, jeśli ma mieć tą baśniową strukturę, to od zaproszenia na bal. To jest po prostu takie nagle dziewczyna, która odrabia sobie lekcje, pije sobie Coca-Colę, zostaje zauważona, trochę tak jak zresztą się współcześnie dzieje, kiedy to menadżerowie czy jakieś osoby blisko gwiazd podczas koncertu wypatrują jakichś dziewczyn, które potem zapraszają do jakichś tam, na jakieś imprezy później i że to jest takie znów, no bardzo odważne, powiedziałabym. Oczywiście potrzebne jest nam to zaproszenie, żeby ta bajkowa struktura się umocniła i żebyśmy mogli wejść w ten świat, bo bardzo szybko jakby następuje to spotkanie między tą dwójką. No i potem ten czas, zwróć uwagę, tam mamy kalendarze, tam lata 60., szczególnie ten moment, kiedy oni nie mają ze sobą kontaktu, mija bardzo szybko. I Sofia Coppola robi to w taki bardzo dziewczyński sposób, pokazując różnego rodzaju tam zmieniające się rekwizyty, właśnie kartki z kalendarza, które odpadają, jakieś tam wycinki z gazet. Także ja bym powiedziała, że ten czas tam jest. Oczywiście wszelkie próby, żeby próbować nad tym czasem zbudować historię, one dają właśnie tę możliwość, żeby nie oglądać tego tylko z pewnego takiego dystansu i być pod urokiem tej całej ciężaru, tej scenografii, tego pudru, tego wszystkiego, tylko się z tym gdzieś identyfikować. Czas jest bardzo ważnym elementem tej opowieści, dlatego że mamy prawie 14 lat związku, bo jakby bardzo gęstą historię, którą trzeba przedstawić w odcinku no mniejszym niż 2 godziny, patrząc na metraż filmu. Ten czas, od kiedy nasza bohaterka wchodzi w ten świat czarodzieja z Memphis, bożyszcza z Memphis i ten świat właśnie poza tą bramą, muzyczną bramą raju, która okazuje się być tą pułapką, piekłem i tak dalej, w zależności od tego, jak to Elvis wstanie, a ze wstawaniem u niego było różnie, jak widzimy w filmie, to jest coś na rzeczy, że w Krainie Czarów świat też inaczej płynie. Właściwie tę książkę otwierają słowa dla Lisy Marie, a we wstępie od autorki, kiedy wylicza rzeczy dobre i złe, które przydarzyły jej się w życiu, mówi także o śmierci ukochanej córki, która była dla Priscilli niezmiernie trudnym przeżyciem, a fale bólu, jakie przyniosła, bywają nie do zniesienia. Więcej przeczytają Państwo w książce, ale o postać Lisy Marie także warto zapytać. Ta postać również w filmie się pojawia. Też mamy taki moment, powiedziałabym, wzruszający, kiedy Elvis Presley dowiaduje się, że będzie ojcem. Także myślę nawet pod kątem, no patrząc na tą tragedię olbrzymią, którą spotkała Priscilla Presley i jakby śmiercią jej córki, to jest coś, co jakby śmierć każdej osoby, ale też tyle przecież mówi się o tej figurze, kiedy to rodzic musi pochować swoje dziecko, co to znaczy jakby. To też myślę, że pod kątem tego, że przecież jest wśród spadkobierców wnuczka, także jest to pokazane z pewnym wyważeniem, to znaczy jest ta nowina, ona jest oczywiście odebrana w taki sposób bardzo piękny i gdzieś tam powoduje początkową radość pary, która też oczywiście obawia się, jakimi będą rodzicami, bo w sumie jak mają się nauczyć tego życia, skoro ich życie wygląda tak, jak wygląda, właściwie jak taki jakiś film, w którym ten happy end jest niby taki ciągle trwający, w czasie rozwodniony, a dobrze wiemy nawet też z różnych tekstów kultury, że to jest bardzo taki niepokojący stan. I tam jest taka scena sesji zdjęciowej, która też bardzo dobrze oddaje, tak jakby tematyzuje clou filmu, czyli znów tej takiej powierzchni lśniącej z tym Elvisem już w tych charakterystycznych bokobrodach i okularach i już jako król. I jak właściwie córka początkowo nie chce do taty pójść. Książkę otwiera też cytat. Nie krytykuj tego, czego nie rozumiesz, synu. Nigdy nie byłeś w skórze tego człowieka. Elvis Aaron Presley. To słowa króla, a ostatnie zdanie, tak jakoś klamrowo podchodzę do tego pytania, to jest właściwie podsumowanie tej postaci dla samej autorki, dla Priscilli. Był człowiekiem bardzo wyjątkowym. To w epilogu, a wcześniej miał i nadal ma największy wpływ na moje życie. Uważasz, że Sofia Coppola nie oceniła Presleya, nie oceniła Elvisa, czy daje nam również taką przestrzeń, żeby wywnioskować z tego obrazu i z kreacji Jacoba Elordiego, jaką był postacią dla samej Priscilli Presley? Ja z pewnością widzę w tym filmie dwie świetne kreacje. Ten film to także ta kreacja Jacoba Elordiego. Czy wydaje mi się, że jego Elvis ma niesamowity magnetyzm? Czujesz to, że ta dziewczyna jest zafascynowana i on właśnie świetnie buduje na początku taką postać księcia z bajki, ale bardzo szybko widzimy, że ten film przekształca się w studium bycia z narcyzem. Narcyzem, który na początku cię idealizuje i właściwie stajesz się niby, tak ci się wydaje, jakby epicentrum jego doświadczenia życiowego,
żeby szybko się wycofać i właściwie potem być stale w takiej pozycji deprecjonowania. My nigdy nie jesteśmy na żadnym jego koncercie, nie jesteśmy na żadnym jego planie filmowym. To wszystko gdzieś tam przychodzi przez te jakieś takie urywki gazet, znalezione po kieszeniach, listach. To też jest jakby tak, że my naprawdę widzimy w tym filmie tego Elvisa oczami kogoś, kto nie wie wszystkiego, kto musi też żyć w takich domysłach, który musi się godzić na pewne rzeczy, bo w pewnym momencie ma świadomość tego, że właściwie bardzo łatwo ktoś może ją zastąpić. Ten film to pokazuje. I ja mam takie poczucie, że to też jest właśnie w ciekawy sposób opowieść kogoś, kto cały czas kochał i nawet jeśli zdecydował się na to rozstanie, to nie dlatego, że właśnie tej miłości nie było, tylko po prostu w pewnym momencie zrozumiał, że musi siebie kochać bardziej. Diana Dąbrowska, krytyczka filmowa, dziennikarka filmowa, filmoznawczyni Diana Dąbrowska. Taki profil na Facebooku prowadzi. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i zapraszamy do kin. I want a life of my own.